Już ostatnio wydawało mi się, że się pożegnałem z warsztatem i pościągałem wszystkie rzeczy, zresztą nie, którym z jednych filmów mogli się zobaczyć, że już tutaj kompletnie nic nie było. Bo ja się wyprowadzam z tego garażu, że tak powiem, kończę budowę vana i wyprowadzam się, zostawiam go pustego. Ale wróciliśmy po naszej tygodniowej, no ponad prawie dwutygodniowej podróży do Holandii. No i jest parę rzeczy, które wymagają, że tak powiem, naprawy. No i właśnie dlatego wróciłem do garażu, rozłożyłem z powrotem narzędzia. No i teraz się zajmę właśnie takimi poprawkami w vanie. Ja sobie tutaj będę krzątał ten garaż, a was od razu przerzucam do Gliwic, bo jak jechaliśmy z Holandii, to tam zrobiliśmy pierwszą zmianę w naszym vanie, czyli zainstalowaliśmy zawieszenie pneumatyczne, a teraz wam pokażemy, jak to w ogóle wyglądało. Moi drodzy, jesteśmy w firmie MTT System w Gliwicach. Wybraliśmy tą firmę dlatego, że nasz przyjaciel Krzysiek z Zielonej Góry, on w swoim kamperze ma właśnie zawieszenia z tej firmy. No i pomyśleliśmy i polecał przede wszystkim, skontaktowaliśmy się z nimi, dogadaliśmy się na dobrą zniżkę i przyjechaliśmy właśnie teraz na plac. Od razu po wjechaniu na plac kazali nam wjechać na takie podwyższenie. W zasadzie to ja oddałem kampera panom, panowie wiedzą co robią, bo robią to nie pierwszy raz. Wiem, że Camp Rest bodajże chyba też tutaj montował do swojego kampera zawieszenie i jeszcze kilka osób, także firma sprawdzona i wszyscy sobie chwalą, wszyscy mówią, że to jest świetne rozwiązanie. Dlaczego to montujemy? No przede wszystkim dlatego, żeby móc wyprofilować sobie samochód w miejscach, gdzie będzie nam krzywo, że tak powiem, żeby nie trzeba było dodatkowo robić tych najazdów, ale również dlatego, ponieważ czasami są kontrole policji, nie? I my mamy dosyć mocno doładowany samochód i wtedy widząc taką kontrolę można sobie nacisnąć do pompu i podnosi się wtedy samochód do góry, cały tył, no i wygląda jakby samochód jechał pusty. No i z tego co rozmawiamy z innymi kierowcami, no to podobno policja wtedy puszcza, że tak powiem, niby pustych samochodów nie waży, bo mi się to szkoda czasu. Także mamy dwa zastosowania, no i przede wszystkim do tego, żeby móc płasko spać. Bardzo się z tego cieszę. Czyli najpierw pompujemy, tak. Obydwa. Tak, aha. A jak jest teraz nierówne, jak są ciśnienia, jest powiedzmy tutaj jest bara, tu dwa, no jak będzie pan pompował, najpierw wyrówna ciśnienie, będzie pompował tą poduszkę, w której jest mniej powietrza, wyrówna ciśnienie i pójdą obydwie. Aha, dorówna tej, dobije. Tak, wtedy dopiero idzie drugi zegar. No, no, no. I tak samo musi działać druga strona. To jest to do pompowania tyłu. Tak, cool. Do pompowania kół. Właśnie taka dodatkowa opcja, ponieważ mamy tutaj kompresor zamontowany i jak nam będzie trzeba po prostu dopompować koło, no to będziemy sobie po prostu tego kompresora używać. A materac też można napompować? Można materac, tylko że będzie inną końcówkę kupić. Ujechaliśmy dosłownie chwilę i już słyszymy pierwsze efekty tego nowego zawieszenia pneumatycznego. Otóż o wiele mniej słychać trzeszczenie i te wszystkie ruchy, które wcześniej działy się w środku vana. Na nierównościach słychać było mocno, jak meble tam sobie pracowały i kuchenkę było słychać. Teraz tego nie słychać, jest cicho! Super! Ostatnio dostaliśmy dosyć dużo paczek. To są wszystkie paczki, które zamówiliśmy sobie na Allegro albo w różnych innych sklepach ze sprzętem. I między innymi są to te listwy plastikowe, bo niektóre listwy były zniszczone, tak jak powiem, fest zniszczone. Więc zamówiliśmy sobie nowe. Więc to są takie listwy plastiki boczne po prostu. A w tych reszty paczek to mamy uchwyt na ręcznik papierowy. To jest plastik, który zgubiliśmy ostatnio podczas jazdy, który odpadł. To jest plastik pod światłem. Wąż do gazu, ponieważ zmienię po tych 10 czy setkach komentarzy, jakie otrzymaliśmy odnośnie tego zaworu wstydu gazu, że jest pod łóżkiem. Pisali się, żebyśmy to zmienili i poddaję się, że tak powiem, żeby uspokoić wszystkich, to poddaję się i zamontuję to na zewnątrz. A wymieniam też kontakty na szare. Próbowałem kupić czarne, ale nie istnieją takie kontakty naścienne. Też dostałem
opiernić, że są te białe i że trzeba je wymienić za kamperowe. Ale kamperowe są dosyć drogie, więc po prostu zamówiłem takie szare, które będą pod kolor wszystkich innych szarości naszych. W tym worku, w tym zawiniątku mam matę wygłuszającą do maski, na maskę naszego samochodu. To jest mata z Bitmatu, która się nie pali, że tak powiem, jest dedykowana do masek. A tu mam linkę, taką gumową linkę, która służy w wyciszeniu uszczelek w samochodzie na drzwiach. Bo w tym zawrotnie szybkim samochodzie słychać, jak jeździ się podczas, no po autostradzie jeździ się szybko, to słychać szumienie. Więc żeby tego szumu nie było, to wepchniemy w uszczelkę tą linkę i nie będzie szumieć. O, to jest fajna rzecz. Do łazienki zamówiłem taką taką linkę, którą można rozciągnąć i na niej suszyć pranie. A jak się jej nie chce, no to po prostu znika. Bardzo fajna sprawa. Ma Allegro. Kolejny zestaw adapterów do markizy, ponieważ zdecydowałem się zmienić trochę układ i wywalam ten bagażnik dachowy. Przykleję panele na dachu samochodu przy użyciu Skeflexa i zamontuję markizę w miejsca mocowań bagażnika. Kiedyś wam to wytłumaczę, to jest zbyt skomplikowane, żeby to teraz wyjaśnić dla co i dlaczego. A propos Sikaflex do właśnie mocowania i ciekawostka, już ten Sikaflex jest droższy o 5 zł na przestrzeni tak nie wiem, miesiąca, półtorej miesiąca. Bardzo dużo rzeczy, które widziałem właśnie teraz w ostatnich miesiącach i robiłem ten cennik i tak dalej, podrożało. Więc jak chcecie budować kampery, to kupujcie już teraz, bo to po prostu szaleństwo się dzieje. O, tu mam taką jedną rzecz. To jest adapter. Adapter do gniazdek na kempingach. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy i jest taka wtyczka. A my mamy, że tak powiem, taką normalną. Więc żeby można było korzystać z prądu na kempingach, na przykład w Chorwacji, to będziemy mieć taką przejściówkę. To jest uchwyt na napoje, który się montuje w kieszeni samochodowej, na radio. Kasia znalazła takie coś. 40 zł kosztuje. To są zatrzaski do zamknięcia, do mebli, do szuflad, które nam się otwierają. Nowa gaśnica podręczna, będziemy mieć dwie gaśnice, jedną z tyłu przy bojlerze, a drugą gaśnicę z przodu w szoferce. Wiem, że to jest gaśnica taka dla picu raczej, ale może być. Natomiast młoteczek, który mieliśmy w starym kamperze, tutaj sobie też montuję, bo w razie czego, gdyby trzeba było uciekać, to żebym mógł rozbić szybę, to sobie po prostu mam taki młoteczek i nim też można przeciąć pasy bezpieczeństwa. Listwa magnesowa do noży. To jest akurat produkt z Ikei. Fajny design, czarny. Kupiliśmy dwie sztuki. Jedna będzie na przyprawy, druga na noże. To jest najważniejsze pudełko. Najważniejsza zmiana w kamperze. Nasz nowy czajnik. Kasia, mam tu coś dla ciebie. Czajniczek, wspaniale. Połóż tutaj, bo ja mam mokre ręce. Przyrządzam obiad. Hihi. W końcu tamten, wymieniamy go, bo tamten porydzewiał troszeczkę. Jak to, stal nierdzewna porydzewiała? No, w środku. Naprawdę? Znaczy, nie wiem, czy to jest rdza, ale ma takie dziwne plamki i wolę w tym nie gotować wody więcej. A co ty porabiasz teraz? Ja obiadek robię. Będzie w piekarniczku. Dzisiaj nasz piekarnik przychodzi chrzest bojowy. Będzie mięsko zapiekane z warzywkami, z ziemniaczkami. Na razie robię ziemniaczki, bo one muszą być najdłużej. No, także dzisiaj pyszności z piekarnika. Zaczynamy od wymiany tego czegoś, bo jest to, że tak powiem, zdarte całe i ostatnio jak widziałem, tutaj fruwały, no.
takie śmieci, więc wywalam to po prostu. Na to pójdzie mata butylowa z aluminium i taka pianka, która się nie pali. W sam raz skończyłem, ponieważ moja żoneczka woła mnie do domu na obiad. Zapraszam. Pycha. Super wyszło. Przeniosłem się do środka, do garażu, bo na zewnątrz jest ciemno. Jest 7:30 mniej więcej. To oznacza, że niestety zima się zbliża, więc muszę przyspieszyć te wszystkie końcowe prace i zawinąć kampera i jechać w ciepłe kraje. Muszę wam pokazać taki system, który tutaj mam. Otóż podzieliłem sobie zadania na różne dni i wszystko wypisałem na kartce, bo jak miałem w głowie to wszystko, to tylko sprawiało, że się źle czułem. A odkąd obejrzałem odcinek z Vincenta, który mówił, że związki chemiczne, które mamy w naszym organizmie, powodują, że jesteśmy albo zadowoleni, albo już smutni. I między innymi, tam nie pamiętam, jak się nazywał ten związek, ale chodzi o to, że jeżeli się wypisze jakieś zadanie i się je zrealizuje, skreśli, to wtedy jest człowiek szczęśliwszy. I ja po prostu podpisuję się pod tym, także dzięki Vincent za tą informację. Na drugi dzień po obejrzeniu tego filmu twojego wziąłem kartony i napisałem sobie, co trzeba zrobić. I już mi prawie wszystko, jak widzicie, mam zaznaczone. Przecież odhaczone. Zamknięcie szuflad, zabudowa bojlera, tyle, wszystko jest zrobione. Ale zostało mi kilka rzeczy i żeby nie patrzeć na taką dużą listę, to sobie po prostu przepiszę te rzeczy, których nie mam jeszcze zrobionych. Na jutro to będzie. I mamy kolejny dzień, całkiem nie najgorsza pogoda, przynajmniej nie pada deszcz. Mam ze sobą zestaw do montażu paneli i od razu idę na górę, bo szkoda czasu. Dobra, mamy to. Teraz zostawiam to, niech to przesknie. Później zdejmę panele, podłączę je, przykręcę i będzie zrobione. A w tym czasie sobie zjem szlaczki od mojej teściowej, od mamy Kasi. No, wyglądają cudownie. Także chwilę wam przerwa obiadowa. Boże, ale to było dobre. To były najpyszniejsze flaczki, jakie w życiu jadłem. Przepyszne, cudowne. Wy też lubicie flaczki? Jest tutaj ktoś, kto lubi flaczki? To nie jest taka popularna potrawa. Dobra, teraz zabieram się za gaz. Mam dla was zagadkę. Kto wie, jak nazywa się taki wąż do gazu? Podpowiem, że tak właśnie nazywa się jedna z miejscowości w Algarve, do której przylatują samoloty. To jest jedyna miejscowość w Algarve, do której latają samoloty. Jak ja bym chciał być w tej miejscowości teraz. Albo obok niej.
Zrobimy. Ostatnią pozycją na mojej liście jest uszczelnienie drzwi w szoferce, w sensie uszczelnienie uszczelki. I do tego celu, już w zasadzie to zrobiłem wczoraj wieczorem, znaczy w nocy. Nie nagrywałem tego, bo po prostu nie było warunków. Co rozrobiłem? Wyjąłem po prostu naszą uszczelkę z drzwi i do niej wprościłem taki gumowy wąż. Ten gumowy wąż ma za zadanie wypełnić po prostu tą przestrzeń pustą tutaj, no i po dociśnięciu przez drzwi nie będzie przechodziło powietrze i podczas jazdy nie będzie piszczało, a podczas zimy i ciepłych tam dni nie będzie po prostu ciepło ani zimno uciekało. Żeby to zrobić, to po prostu zdjąłem uszczelkę, przepuściłem taki drut, który był pilotem. I potem przeciągnąłem, zawiązałem ten drut na taką gumowy kabel. To jest z Bitmatu, możecie sobie to zamówić, jak ktoś byście chciał, to jest z Bitmatu. Takie rzeczy. Na internecie jest mnóstwo filmików, Duda i Klimek pokazują, jak się to robi. Daje się troszeczkę, nie masła, tylko płynu do naczyń i po prostu to przechodzi. Nie jest to jakaś skomplikowana robota, nie jest to też czasochłonne. No i zaraz zobaczę, jak to będzie działało. Na razie zakładam to na jedne drzwi, na drzwi u Kasi. Jak mi starczy dzisiaj czasu i pogoda dopisze, nie będzie bardzo padało, to na moje też drzwi założę. No i to by było, że tak powiem, wszystko z tej listy. To jest ostatnia pozycja, uszczelnić drzwi. Wszystko inne mam zrobione. Z tej listy mam już wszystko zrobione za wyjątkiem magnesu łazienkowego. A magnes łazienkowy możliwe, że nawet dzisiaj przyjdzie kurierem, czy do paczkomatu. No i tym samym będę miał, że tak powiem, wszystko zrobione. Tutaj te rzeczy będę wkładkę w drzwi w zamku i ocieplenie drzwi, wygłuszenie drzwi szoferki to sobie zrobię już na naszym wyjeździe za granicą, zabieram to ze sobą, bo tu jest za zimno, nie chcę tego robić na deszczu. I tym samym będziemy mieć gotowy samochód, będziemy mogli jechać na półroczną, a może i nawet roczną podróż. Zrobione. No i tym samym, moi drodzy, kończy się nasz półroczny pobyt pod tym oto garażem. Za chwileczkę wynoszę wszystkie moje narzędzia Stanleya i chowam je w bezpieczne miejsce i one będą tam sobie, że tak powiem, schowane tak długo, aż znajdzie nas ochota na budowanie kolejnego kampera. Nie wiem, kiedy to będzie, czy to będzie w przyszłym roku, czy to za 2 albo za 5 lat. Czas pokaże. Teraz mamy takie marzenie i pragnienie, żeby jechać do ciepłego miejsca, wygrzać się i odpocząć. No i skupić się na naszych nowych pasjach i na naszych nowych pomysłach, które chcemy zrealizować jeszcze w tym roku. O wszystkim oczywiście będziemy Was informować, także jeżeli nie chcecie opuścić na przyszłości odcinków, to przyciśnijcie przycisk subskrybuj, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Dwa słowa jeszcze odnośnie bagażnika, bo na pewno będą pytania, dlaczego usunęliśmy bagażnik. Bagażnik usunęliśmy dlatego, że on miał docelowo wozić deski surfingowe. Ale z uwagi na to, że jedziemy teraz na przynajmniej rok w miejsce, gdzie nie będzie można surfować, w sensie nie ma dobrych warunków surferskich, to też nie było sensu wozić tego bagażnika, który swoje waży, a nasza waga samochodu jest bliska limitowi 3,5 ton, więc musimy po prostu uważać i na takie zbędne 60 czy 70 kg nie było po prostu miejsca, bo to był stalowy bagażnik. Chciałbym Was serdecznie podziękować za obecność, za to, że wspieraliście mnie, za to, że byliście, że spędziliśmy razem tutaj wspaniałe pół roku. To było bardzo trudne dla mnie pół roku, ale bardzo się cieszę, że już mam to za sobą i że się nie poddałem i że to skończyłem tego kampera. Kamper się spisuje świetnie, wszystko jest idealne. Zamontowałem te wszystkie rzeczy, których brakowało, więc teraz jest kompletny i już nic nie brakuje.
Moi drodzy, wytrzymajcie jeszcze chwilę. Wiem, że mówiłem to, że jest koniec, ale jeszcze jest jedna akcja do zrobienia. Jeszcze trzeba ten naprawić ten tampomat. Więc w tym celu jadę właśnie teraz do Warszawy. Dostałem namiar od kapitana przyczepy na człowieka, który się zna na tempomatek jak nikt inny. I dzwoniłem do niego i jak nikt inny powiedział, że bez problemu to zrobi. Zobaczycie na miejscu, jak wygląda ta naprawa. No i miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, żeby to się udało. Jestem już na miejscu. Pan przyniósł komputer. Tam będzie się podpinał, podejrzewam. Także obserwujemy. No słuchajcie, udało się. No po prostu pan podłączył komputer na chwilę. Coś tam powłączał, poprogramował, no wiecie, na komputerze coś poprzyciskał przyciski i tempomat działa, byliśmy się przejechać, byliśmy zobaczyć, czy wszystko działa i normalnie działa. Także no opłacało się tutaj przyjeżdżać, bo teraz moje kolano po prostu i moja noga będzie mogła sobie odpocząć. Także bardzo serdecznie dziękuję. Od razu mówię, że gdyby ktoś chciał się skontaktować, to pod spodem wam zostawię namiary na tego pana. Ale się cieszę, po prostu tempomat działa, teraz już wszystko działa, mamy dosłownie wszystko to, czego nam brakowało i no, że tak powiem, tym samym mogę już teraz zakończyć ten odcinek. Moi drodzy, w następnym odcinku zobaczycie, gdzie pojedziemy, co tam się będzie działo, a ja, że tak powiem, chowam kamerę, bo policjanci stoją naprzeciwko i się dziwnie na mnie patrzą. Także do zobaczenia za tydzień w niedzielę. Pa, pa, pa.